Hola, ¿qué tal? Witajcie w siódmym odcinku podcastu o gramatyce hiszpańskiej. Nazywam się Małgorzata Kawczyńska, jestem nauczycielką języka hiszpańskiego, a autorką kursów online, słownika i innych materiałów edukacyjnych. Ten podcast pomoże rozwiać Wasze wątpliwości gramatyczne. W dzisiejszym odcinku powiem o czasowniku zwrotnym llamarse, który przetłumaczymy nazywać się. Powiem również o odmianie czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym oraz dowiesz się, jak zapytać kogoś o imię i jak na takie pytanie odpowiedzieć. W opisie do tego podcastu znajdziesz odmianę oraz przykłady, które pojawią się w tym odcinku. Również znajdziesz link do mojego e-booka z tabelami odmian czasowników hiszpańskich. Jest to produkt płatny. Oraz w opisie znajdziesz również link do zeszytu ćwiczeń z gramatyki hiszpańskiej Presente de Indicativo, czyli o czasie teraźniejszym. Jest to również produkt płatny, zawiera 64 strony, teorię ćwiczenia z odpowiedziami, mnóstwo przykładów z tłumaczeniami na język polski, zwroty ratunkowe, idiomy, dostęp do aplikacji, fiszki i inne skargi. A teraz przechodzimy do tematu naszego odcinka. Zaczniemy od odmiany czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym, czyli w presente de indicativo. I właśnie takim czasownikiem jest czasownik llamarse, czyli czasownikiem zwrotnym, a oznacza nazywać się. Czasowniki zwrotne rozpoznamy po zaimku zwrotnym se, który jest na końcu, jest doklejony do bezokolicznika. W trakcie odmiany zaimek se, czyli polskie się, odrywa się od bezokolicznika i podlega odmianie przez osoby tak jak czasownik. W czasie teraźniejszym odmieniony zaimek se stoi przed czasownikiem. Zaimek se ma następujące formy. W liczbie pojedynczej w pierwszej osobie me, w drugiej osobie te, w trzeciej osobie se. Natomiast w liczbie mnogiej w pierwszej osobie nos, w drugiej osobie os, w trzeciej osobie se. Powtórzę jeszcze raz. Zaimek zwrotny se przechodzi w me, te, se, nos, o, se. Czasownik llamarse również jest czasownikiem regularnym zakończonym na ar, czyli po odcięciu końcówki ar dodajemy do tematu czasownika końcówki dla czasowników regularnych zakończonych na ar. W czasie teraźniejszym są to następujące końcówki. O, as, a, amos, ais, an. Te końcówki należy dodać do tematu czasownika. A temat czasownika od czasownika llamarse to jam. Zobaczmy całą odmianę. Yo me llamo, ja nazywam się. Tu te llamas, ty nazywasz się. Él se llama, on nazywa się. Ella se llama, ona nazywa się. Usted se llama, pan, pani nazywa się. Zobaczmy teraz liczbę mnogą. Nosotros, nosotras, nos llamamos. My nazywamy się, vosotros, vosotras, os llamáis, wy nazywacie się, ellos se llaman, oni nazywają się, ellas se llaman, one nazywają się, ustedes se llaman. Państwo nazywają się. Przykłady innych czasowników zwrotnych, regularnych, zakończonych na ar. Duciarse, brać prysznic. Baniarse, kąpać się. Skoro znamy już odmianę, to poznajmy pytanie. Como te llamas? Jak ty się nazywasz? Powtórzę. Como te llamas? I odpowiem. Me llamo Małgosia. Nazywam się Małgosia. Me llamo Małgosia. Jeszcze raz wszystko. Como te llamas? Me llamo Małgosia. Pamiętaj, że w pytaniu como te llamas znak zapytania stawiamy również na początku zdania i zapisujemy go odwrotnie. To już wszystko w tym odcinku. Postaraj się zapamiętać odmianę czasownika llamarse wraz z tłumaczeniem na język polski. Oczywiście znajdziesz ją w opisie do tego odcinka, jak i inne ważne informacje również znajdziesz w opisie. Muchas gracias. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do wspólnej nauki. Tutaj, jak i na kursach online i do usłyszenia.